kontynuujemy naszą wędrówkę po kompleksie parkowo-pałacowym w małej wsi. Możesz się tu zrelaksować, zapoznać z historią, skonsumować ciekawe potrawy. Możesz wyciszyć się na łonie natury, posłuchać śpiewu ptaków, poobserwować pływające kaczuszki. Możesz pospacerować po ogrodzie różanym, francuskim bądź lawendowym. Możesz zobaczyć też niesamowity platan i zrobić romantyczną fotkę w gloriecie. Posiedzieć w cudnej azjatyckiej altance. Możesz wpaść w zachwyt, oglądając kwitnące rododendrony. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Na zamożnych czeka apartament w pałacu, pokoje w oficynach walickich, zamojskich, lubomirskich, morawskich. Jest tu też spa, pola golfowe, boiska, ale ciekawscy też znajdą tu coś dla siebie, dla swoich pociech i pupili. Bo warto wiedzieć, że pieski są tu mile widziane. Odwiedź to miejsce koniecznie. Jak nie stać cię na drogie obiady, to weź ze sobą kanapki i przekąski. Jest tu sporo atrakcji dla dzieci. Huśtawki zawieszone na drzewach, mostki, altanki, ławeczki. Możesz też popływać łódką, jeśli cię na to stać. W jednym z ogrodów cofniesz się w czasie. Poznasz tam muzy, córki boga Zeusa i tytanidy Mnemozynę. Erato, umiłowana, muza poezji miłosnej, jej atrybutem jest kitara. Euterpe, radosna, muza poezji lirycznej i muzyki, jej atrybutem jest flet. Kaliope, pięknolica, muza poezji epickiej, jej atrybutem jest tabliczka i rylec. Klio, głosząca sławę, muza historii i filozofii, jej atrybutem jest zwój. Melpomene, śpiewająca, muza tragedii, jej atrybutem jest maska tragiczna. Polichymnia, bogata w pieśni, muza pieśni, ta muza nie ma atrybutu. Terpsychora, kochająca taniec, muza tańca, jej atrybutem jest lira. Talia, rozkoszna, muza komedii, jej atrybutem jest maska komiczna. Urania, niebiańska, muza astronomii, jej atrybutem jest kula nieba i cyrkiel. Są tu też inne rzeźby, rozmieszczone w różnych ogrodach. Na pewno nie będziesz się tu nudzić. Znajdziesz tu Chronosa, a w samym pałacu Diogenesa. Przy platanie może spotkać cię miła niespodzianka, tak jak nas tam spotkała. Możesz spotkać tam piękną małą księżniczkę. Tak wspaniałym towarzystwie na pewno nie będziesz się nudzić. Przekazujemy serdeczne pozdrowienia dla małej 5-letniej księżniczki,
i dla jej mamusi. Jak masz na imię? Masz 5 lat, pięknie. Tak? I lubisz chodzić? Lubię chodzić. No to świetnie. Warto wiedzieć, że w małej wsi kręcono wiele filmów, między innymi Ada to nie wypada, Widziadło, Nad Niemnem, Lawa, świetny film Pułkownik Kwiatkowski, jak również film Ślub doskonały, Jak poślubić milionera, Strange Angels, Wotum nieufności, Polowanie na ćmy. Kręcono tu również sceny do programów Rolnik szuka żony, Architecture is a good idea, Roberta Makłowicza Od pałacu do jabłka, Okrasa łamie przepisy Polskie jabłka i Master Chief. Trzeba też wiedzieć, że w ogrodzie owocowym w małej wsi zostały posadzone pierwsze jabłonki na ziemi grójeckiej. Dziś jest to główny element krajobrazu okolicy i główne źródło dochodu wielu sadowników. Polskie jabłka, słynne nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Warto też wiedzieć, że część angielska ogrodu składa się z wielkiego stawu, na której znajdują się dwie wysepki oraz elementów budowlanych takich jak biała brama prowadząca do Belska czy rodzinne mauzoleum zbudowane przez Józefę Walicką, córkę Józefa Walickiego i Klementyny z Kozietulskich, która chciała stworzyć miejsce wspomnienia dla zmarłych w czasie epidemii cholery w Krakowie w 1831 roku, swojego brata Aleksandra i męża Stanisława Rzewuskiego. Weź głęboki oddech i odwiedź tę zaczarowaną krainę przyrody, historii, kultury w małej wsi. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszam do oglądania kolejnych filmików i subskrybowania naszego kanału.